głośno, bo głośno, ale rozmowę musimy przeprowadzić. Ze mną Mateusz Donaj-Donajski, witam cię serdecznie. Siema wszystkim. Bardzo ułatwi mi zadanie, bo jest na mojej czarodziejskiej liście, którą dostałem od naszego szefostwa i managementu. Jest tam jego nazwisko, czyli wypadałoby, żebym z nim porozmawiał. Chodziłem, szukałem go, nie znalazłem, a on sobie wpadł przybić z nami piąteczkę, więc wykorzystujemy tą chwilę na to, żeby go tutaj troszeczkę pytaniami zbombardować. Takie sztampowe może na początek pytania, może nie takie stricte branżowe. Powiedz mi, jakbyś miał tak porównać zeszłoroczne targi FIWE, te targi, które były dwa lata temu, do tych targów, czy twoim zdaniem idzie to u nas w Polsce z kopyta do przodu? To znaczy, jeżeli chodzi o oprawę, rozmach, o to, jak to jest zorganizowane, zdecydowanie tak. Wygląda to moim zdaniem lepiej. W zeszłym roku, jak byłem, to miałem okazję być uczestnikiem i tak rozglądałem się właśnie, jeżeli chodzi o rozdysponowanie, rozlokowanie wszystkiego. No to wygląda, wydaje mi się, że w tym roku jest trochę lepiej pod tym względem. Natomiast dalej pozostaje kwestia, wydaje mi się, tego, że bardzo często mam ten problem, że rozmawiam z sprzedawcą, który nie wie, co sprzedaje. I to jest chyba tylko jedyna taka kwestia, która, ale to wiadomo, poszczególne firmy same o tym decydują, kogo wystawiają na takie targi. Natomiast jeżeli chodzi o sam poziom przygotowania, jak to wszystko idzie sprawnie, kupowanie biletów i tak dalej, organizacyjnie, no moim zdaniem super. Troszeczkę, nie wiem, czy masz takie zdanie jak ja, troszeczkę ciasno, moim zdaniem już jak na tak dużą imprezę, chyba będzie trzeba z czasem odrobinę jednak większego już, że tak powiem, lokum poszukać. I nią niestety ten gorąc, daje się wyznaki, kurewsko, przecież to się kurwa wytrzymać nie da, nie? To znaczy tak, nie wiem dlaczego ta klimatyzacja nie chodzi, a powinna, bo faktycznie zagęszczenie ludzi na metr kwadratowy jest okrutne. To jest to, że oni sami się reklamują jako chyba największe targi w Europie, po tej części Europy. No to, tak jak powiedziałeś, no największe targi generalnie powinny mieć większe miejsce, tym bardziej, że mamy większe hale, lepiej do takich rzeczy przystosowanych. Co prawda tu jest taka, no to jest tradycyjna miejscówka FIWE, to cały czas FIWE jest kojarzone z tym miejscem w Warszawie, ale myślę, że tak, że to już jest ten moment, że powinni wskoczyć na next level i powinni to zorganizować z jeszcze większą pompą, z jeszcze większą ilością sponsorów, taki bardziej może na modłę amerykańską albo na modłę tego FIBO, jak jest robione w Kolonii, to wtedy jak najbardziej. Jeżeli by to tak zorganizowali, to myślę, że to by był kolejny krok rozwojowy w kierunku do tego, aby w Polsce naprawdę mieć gigantyczne europejskie imprezy. Powiedz mi, Mateusz, tak abstrahując już tutaj od FIWE, od tej hali całej, od braku klimatyzacji i tych jakichś fuck-upów. Ty jesteś tutaj na targach FIWE teraz jako gość specjalny, tak? Czy jako gość specjalny to będziesz miał te swoje jakieś, nie wiem, wykłady, prelekcje, coś w tym stylu? Czy ty jesteś tylko wyróżniony i masz się tutaj pokręcić przez te dwa dni, pogadać, porobić sobie zdjęcia, pozbijać piąteczkę, pomotywować ludzi? Jak to wygląda w tym roku? To znaczy ja zostałem poproszony jako przedstawiciel, jako ambasador marki FIWE, tak? I ja w tym roku nie prowadzę tutaj prelekcji, tam prowadził, wiem, że między innymi Jacek Feldman, Fischer, cała reszta, także skład był pełny, natomiast to, co ja mogę powiedzieć, to o mnie, jeżeli o mnie chodzi, to mam być o 16 jutro w Strefie Gwiazd i tam będą zadawane jakieś pytania, na pewno będę udzielał jakieś odpowiedzi. Założę się, że będą jakieś kwestie oczywiście pewnie suplementacyjne, no bo no jak pytają o suple, to zazwyczaj pytają mnie. Powiedz mi, jak wygląda aktualnie, że tak powiem, twój grafik zawodowy? Ty się teraz skupiasz na czym, Mateusz, najbardziej? Gdzieś tam social media, gdzieś robienie takich filmików szkoleniowych, tych takich live'ów, które robią się coraz bardziej popularne? Czy jednak praca jako trener personalny, czy chciałbyś iść do przodu bardzo jako szkoleniowiec? Czy tak wszystkiego podroszę? To znaczy, plan jest docelowy taki, że przede wszystkim ja chcę ludzi edukować. Moim takim głównym zadaniem i od zawsze przesłaniem było edukacja ludzi na każdym jednej płaszczyźnie i poziomie. Bez znaczenia, czy będę to robił jako trener personalny, czy będę to robił jako szkoleniowiec, czy będę to robił jako, no nie wiem, osoba zajmująca się sprzedażą suplementów, bo aktualnie też powstaje moja duża linia suplementacyjna, z którą tam mamy inwestora, tam, który wykłada na to dość dobre pieniądze, więc wszystko idzie tutaj do przodu, to będą takie moje indywidualne, że tak powiem, mieszanki, które sam będę komponował. Czegoś takiego po prostu jeszcze nie ma. I czy właśnie będę to robił w ten sposób, czy zajmował się jakikolwiek inny, czy filmy na YouTubie, to bez znaczenia. Ja ci powiem tak, na tą chwilę skupiam się przede wszystkim na dwóch aspektach. Aspekt szkoleniowy, to jest pierwsza rzecz, i aspekt prowadzenia zawodowców, to jest moje takie drugi najważniejsze meritum. Bo no mam kilka osób u siebie pod skrzydłami, które naprawdę, naprawdę chcą zajść wysoko, mają ku temu predyspozycję, no a myślę, że wiedzy i doświadczenia też nie zabraknie, bo współpracujemy razem z najlepszymi w Polsce, także myślę, że da się wiele osiągnąć.
wyłapałem przed chwilą tutaj wyraz z zawodowcami, bo to jest bardzo ważne. Ja jestem trenerem osobistym, ty jesteś trenerem osobistym. Różnimy się zdecydowanie tym, że ja jednak pracuję, że tak powiem, z laikami, z tymi przeciętnymi Kowalskimi, gdzieś tam doprowadzam ich do zdrowia, ładu, formy, odchudzam, czy tam budujemy im jakąkolwiek tam formę, czy to chodzi o wydolność, bla, bla, bla. Ty jednak pracujesz z ludźmi z topu i bardzo często są sportowcy zawodowi, którzy z tego sportu się utrzymują. Zgadza się? Tak, dokładnie tak. No na dzień dzisiejszy to jest kilka takich dość znanych nazwisk u mnie na liście, czy to ze świata crossfitu, czy to ze świata strongman, czy to ze świata MMA. Teraz już powoli zaczynam ruszać w kierunku bikini fitness, żeby też pokazać, że ta kulturystyka też nie jest mi obca, że to te mechanizmy są mi znane i będę potrafił się w tym odnaleźć. Ja mam tę przyjemność, że mi zaufali od początku samego, odkąd tylko prowadzę swoją działalność, zaufali mi zawodowcy takiego no, najwyższego szczebla. Miałem tą przyjemność, że pracując na terenie Warszawy, mam do nich dostęp. To jest piękne. I oni widząc mój progres, moją wiedzę, zaufali mi i od samego początku idziemy sobie jakimś tam torem, który obraliśmy. I o tyle dla mnie to jest przyjemne, że praca z takimi osobami jest bardzo ciekawa. Ci ludzie są zdecydowani osiągać swoje cele. Jeżeli ja mówię skacz, to pierwsze pytanie od nich jest, jak wysoko trenerze i ile razy i w jakim tempie. I to wszystko. A z takimi ludźmi pracuje się no, chyba najprzyjemniej. No, myślę, że to jest zdecydowanie przyjemne. Satysfakcja gwarantowana. Tak, w 100%. Także pozdrawiam wszystkich moich zawodników z tego miejsca. Dziękuję Wam przede wszystkim za cierpliwość i dziękuję Wam za to, że mi zaufaliście. Powiedz Mateusz, wspomniałeś o tym, że też idziesz w kierunku troszeczkę sportów sylwetkowych, tam bikiniary, te tematy. Tutaj tak, tutaj na FIWE trzeba to podkreślić, że to jest, mówi się, największa impreza fitness w Polsce, ale fitnessu szeroko pojętego, czyli jest tutaj też crossfit, tak, jest tutaj, są sporty sylwetkowe, są strongmeni, są bikiniary i tak dalej. Czy masz tutaj jakichś swoich zawodników, jakichś ludzi, których przygotowywałeś bądź pomagałeś w przygotowaniach tutaj na tym FIWE dzisiaj, jutro? To znaczy Miłosz Stawoszyński tu jest z ramienia tam Genius Box i oni tam i Basel i oni tam organizują kwestie dotyczące crossfitu. Natomiast na scenę bezpośrednio tu nie wystawiałem. Będę wystawiał dopiero Basię Zielińską na Diamond Cup tam koniec września, początek października. To wtedy tam będzie można zobaczyć, jak nam poszło i jak wyglądały przygotowania, jeżeli chodzi o sporty sylwetkowe. Natomiast jeżeli chodzi o crossfit, to teraz wszystkie zawody, które były, no moi zawodnicy wygrali, tak? Czy to było Greece Throwdown, czy to później były French Open, znaczy French Throwdown, czy teraz ostatnio zawody, tak jak był Miłosz Stawoszyński, no to wszystkie zawody tu regionalne, europejskie i zarówno polskie, no to pierwsze miejsca na podium to są moi zawodnicy. Także myślę, że sukces. Tylko się cieszyć i gratulować. No, tak, dokładnie. Chłopaki przede wszystkim i dziewczyny, mówię, praca z zawodowcem jest tak przyjemna, że wiesz, że możesz spodziewać się konkretnych rezultatów. Zdajesz sobie z tego sprawę, że ten człowiek jest zdecydowany, przyszedł do ciebie, bo on naprawdę tego chciał i on chce ci zaufać w tym, co ty robisz. To jest bardzo duża odpowiedzialność, tego ludzie niestety nie biorą pod uwagę. Ja mam bardzo często tak, że przychodzą do mnie właśnie zawodowcy po innych trenerach. Bardzo często tak się dzieje. Po trenerach, z których współpracy może nie tyle, że nie byli zadowoleni, ale ta współpraca nie układała się najlepiej. Bo czegoś zabrakło, bo brakowało jakichś poszczególnych elementów. Może trochę doświadczenia, może trochę wiedzy z biochemii, takich rzeczy. Ale bardzo często jest tak, że na tym najwyższym poziomie, na poziomie zawodowca, te ostatnie 0,5%, jak ja to mówię, jest decydujące. No i dlatego ci ludzie często do mnie trafiają. No, praca z nimi jest po prostu przyjemna. No. Praca z nimi jest po prostu przyjemna. Czy planujesz, pomijając to, że jesteś szkoleniowcem, trenerem, działasz bardzo intensywnie zawodowo i tego czasu w tygodniu masz na pewno coraz mniej, podejrzewam, tym bardziej, że też z Dominikiem Michem wyjeżdżacie za granicę i prowadzicie tam szkolenia dla Polaków, co jest, uważam, zajebistą inicjatywą, bo mają dostęp do naszych polskich fachowców, a nie jakichś tam zagranicznych papudroków. Ale czy oprócz szkoleń, tej takiej wiedzy, oprócz, że tak powiem, jeszcze tam bardziej falowania tego twojego i tak już pofalowanego mózgu, czy masz jakieś plany stricte takie sportowe? Chciałbyś może, nie wiem, jakiś grappling, jakieś MMA, jakieś zawody, coś, jakiś crossfit? Czy ty na chwilę obecną trzymasz tylko formę, robisz to dla siebie, dla przyjemności? Czy może masz jakieś plany, no nie wiem, zawodnicze? Plany zawodnicze jeszcze są. Słuchajcie, no w zeszłym roku wystartowałem na Mistrzostwach Polski Elicie w kategorii plus 100 kg ADCC. Zająłem trzecie miejsce, przegrałem tylko z Wałujewem.
Generalnie, no, moim aktualnym podopiecznym, pozdrawiam. Są, bo jest niedosyt. Ja pojechałem tam, słuchaj, ja na te zawody zapisałem się tydzień przed rozpoczęciem, czyli po terminie w ogóle, jeżeli chodzi o możliwość składania wniosków, no ale tam ze względu na te moje osiągnięcia wcześniejsze, to mi pozwolili wziąć udział po prostu w zawodach. W ogóle byłem nie przygotowany w żaden sposób, ani kondycyjnie, ani fizycznie, no tylko przygotowany byłem mentalnie, jak to ja, no bo jadąc na, to zawsze powtarzam moim zawodowcom, ja jadąc na wszystkie moje zawody, jakie kiedykolwiek pojechałem, zawsze mówiłem w ten sposób do mojego trenera, którego mocno pozdrawiam, Pretorian Group Gorzów, to mówiłem tak, trenerze, ja jadę po złoto, a oni się muszą tylko o tym dowiedzieć. I z takim nastawieniem należy tam jeździć. Oni to, ty jesteś tam tylko po to, żeby oni się dowiedzieli, że to ty jesteś najlepszy. I wtedy ci się uda, wtedy, jeżeli będziesz tak mocno w siebie wierzył, będziesz tak ciężko pracował, jak mówisz, to wtedy faktycznie się uda. No i powiem ci, że ten niedosyt u mnie został, bo skoro ja nieprzygotowany potrafiłem tak dobry występ dać, no to myślę, że za 2 lata, jak będę miał już trochę więcej wolnego czasu przede wszystkim, bo najważniejsza jest teraz dla mnie kwestia otworzenia tej linii suplementacyjnej, bo to mi pochłania ogromne ilości czasu i przygotowania moich zawodowców, ale kiedy już myślę, że za 2 lata będę mógł mieć tą opcję, że będę mógł mieć mniej tych zawodowców, jednak będę mógł bardziej zarządzać tą marką, to wtedy myślę, że powrócę do zawodowstwa, ale to już na swoim poziomie, żeby tylko po prostu, no jeszcze pewne sprawy w Polsce poukładać. Tego ci życzę, żeby się wszystko układało jak najlepiej i tym fajnym akcentem, tym co powiedział Mateusz na koniec, że bądźcie tak przygotowani i bądźcie w takiej formie i w takiej kondycji, jak kłapiecie dziobami, jak piszecie na Facebooku, to wtedy będzie naprawdę wszystko ok. Pamiętajcie, że w social mediach gdzieś tam można się zawsze ładnie wypiąć dupą pod światło i pokazać, jaką to ma się formę, ale życie i później ludzie na pewno was zweryfikują, chociażby na takich targach. Róbcie swoje uczciwie, ciężko pracujcie i pamiętajcie, kalokagatia, nie tylko ciało, ale też troszeczkę w głowie. Ten pan jest przykładem tego. Mateusz, bardzo ci dziękuję. Zobaczcie, jak tu jest kurwa gorąco. Ta kurwa za przeproszeniem, ale tu naprawdę jest chyba z 50 stopni. Dzięki, Mati. Dzięki.